uroczej części naszego powiatu, jaką jest Wola, ponoć najpiękniejszym rejonem gminy Miedźna, także to zaszczyt dla nas podwójny. Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo cieszę się, że jako komendant policji mogłem zabrać z sobą i przedstawić Państwu moich najbliższych współpracowników, nie tylko na okoliczność konsultacji społecznych, ale takich na co dzień, pana naczelnika Wydziału Prewencji, podinspektora Piotra Kosta, który tu jest głównym napędowym konsultacji społecznych do spraw na temat map zagrożeń, policjantów zespołu do spraw nieletnich i patologii, panią Ewę Kościelniak i pana Pawła Jurczygę oraz waszego wspaniałego dzielnicowego, którego zawsze tak bardzo chwalicie i który tak zawsze bardzo lubi być w terenie i być u siebie na Woli. Także ilekroć z nim rozmawiam, to mówi, że u niego na Woli, w jego Woli, z przyczyną już praktycznie związany chyba nie jest wcale. Proszę Państwa, rządowy program na temat budowy map zagrożeń przewiduje szereg konsultacji społecznych, aby ten problem rozwiązać bardzo kompleksowo, bardzo wnikliwie i bardzo dokładnie. I postanowiliśmy, pomimo iż program rządowy przewiduje zejście jedynie do poziomu miast, gmin i powiatów, natomiast postanowiliśmy zejść jeszcze dalej, zejść jeszcze głębiej, aż do soli. Czym są te mapy zagrożenia? Mapy zagrożenia mają dać Państwu, jako społeczeństwu, informacje na temat grożących niebezpieczeństw, tych właśnie zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą dotknąć Państwa Waszej, ale nie można byłoby tych map tworzyć, gdybyśmy nie przedstawili Państwu stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Jak Państwo będą mogli zobaczyć, przedstawiamy to w taki bardzo syntetyczny, przyjazny i komunikatywny sposób. Przedstawiamy analizę za rok 2015. Jak Państwo widzą, w stosunku do roku 2014 spadło około 200 ilość przestępstw popełnionych na terenie naszego powiatu. Jest to duży spadek. Nie ukrywamy, że to cieszy, to daje poczucie bezpieczeństwa i daje poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Poprosiłbym może wcześniej o jeden ten slajd, na które najbardziej jesteśmy narażeni jako społeczeństwo. No i tu, no niestety co? Z tabeli by wynikało, że tych przestępstw jest więcej. No widzimy taki potężny skok. No niestety, proszę Państwa, ta statystyka wymaga komentarza. Otóż tą wysoką tabelę, ten wysoki zielony słupek spowodowało to, że w roku 2015 zakończyliśmy sprawę pewnego dżentelmena mieszkającego na terenie naszego powiatu, któremu prokuratura przedstawiła ponad 1000 zarzutów i to spowodowało, że jeden człowiek wyrobił nam tak wielki słupek w tej przestępczości. Gdybyśmy te 1000 zarzutów zdjęli, to proszę Państwa, wyglądałoby to całkiem dobrze. Jak widzimy również i tu, to wykrycie jest. Proszę Państwa, przestępstwa, które najbardziej są dokuczliwe dla społeczeństwa, a więc kategoria tak zwanych 7 przestępstw podstawowych czy 7 głównych, są to bójka, pobicie, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszkodzenie mienia. Widzimy tutaj również spadek z 900 do 770 i również wzrost. Ta bardzo licząca się cyfra, a więc kwestia wykrycia, bo o ile, no wiadomo, powinniśmy dążyć do tego, by tych przestępstw było jak najmniej popełnianych, ważniejszym niejako jest sprawa wykrycia tych przestępstw, jak Państwo widzą, systematycznie od 2014 roku rośnie. I przechodzimy do rzeczy, które już bardziej obrazowo, nie w skali powiatu, ale w skali gminy Miedźna, Państwa interesują. Jest to, proszę Państwa, statystyka dotycząca precyzyjnego pokazania poszczególnych kategorii przestępstw w rozbiciu na poszczególne gminy. Państwa będzie interesował zazwyczaj ten kolor taki przyjazny, radosny, żółty. To nie przez przypadek ten żółty jest dla Miedźnej, bo to taki kolor sympatyczny. Proszę Państwa, w roku 2014 popełniono
kradzieży z włamaniem na terenie gminy 38, natomiast w roku 2015 popełniono jedynie 28. Jak widzicie Państwo, jest to spadek o 25%, stąd należy stwierdzić, że jest tu osiągnięty pewien sukces. Jak Państwo widzą, w porównaniu z Pszczyną, no to Miedźla jest oczywiście gminą bezpieczną, akurat w zakresie kradzieży z włamania. Proszę Państwa, kradzież mienia. No tutaj, jak widać, z 29 zdarzeń w roku 2014, w 15 na terenie gminy Miedźna, prawie tam połowa była mniej. Kolejne, kradzież pojazdu. No w roku 2014 na terenie Miedźnej nie skradziono żadnego pojazdu. W roku 2015 skradziono 3 pojazdy. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest, że w porównaniu do roku 2014, gdzie wykrycie kradzieży samochodów mieliśmy 7%, obecnie ta kradzież pojazdu jest w granicach niecałych 40%. Kategoria rozbój, wymuszenie rozbójnicze, czyli ta jedna z tych kategorii bardziej niebezpiecznych. Na terenie gminy Miedźna w 2014 były 3 takie zdarzenia, w roku 2015 były 2. Jak Państwo widzą, Miedźna wcale tu jakoś nie odstaje statystycznie od tych małych gmin, na które składa się nasz piękny powiat. Uszkodzenie mienia 13 do 13, pewien konstans. Jak widać, w roku 2015 również gmina Miedźna mniej więcej jest na porównywalnym poziomie 10, 12, 13. Uszkodzenie ciała. No tu, proszę Państwa, bardzo radykalny spadek, czyli należałoby powiedzieć, że społeczeństwo gminy Miedźna zrobiło się takie spokojniejsze między sobą. 16 w roku 2014, to jedynie 2 przypadków w roku 2015. Kolejny dowód na to, że Miedźna jest gminą bezpieczną. Bójka i pobicie. No i proszę Państwa, tutaj mamy w tym momencie już coś innego. 2 zdarzenia w roku 2014 i 6 zdarzeń w roku 2015. Jestem skory do złożenia obietnicy, że w roku 2016 to 6 będzie zniwelowane znacznie, także tutaj nie ma jakichś podstaw specjalnie do obaw. I proszę Państwa, przestępczość w poszczególnych kategoriach na terenie gminy Wola w rozbiciu na sołectwa rok 2014 do 2015 roku. Jak widać, te cyfry, liczby praktycznie w każdym tam przypadku są cyframi w roku 2015 albo porównywalnymi, albo znacznie mniejszymi, jak na przykład w dzielnicy Wola 2, gdzie widać, że z 33 zdarzeń w roku 2014 mieliśmy tylko 23 zdarzenia w roku 2015. I tu, proszę Państwa, przestępstwa gospodarcze. No tu podobnie jak w przypadku tego słupka dotyczącego tych oszustw, które były na samym początku, tak zwana sprawa wieloczynowa w roku 2014 spowodowała tak potężne wybicie się ilości czynów. No rok 2015 był troszeczkę porażką dla nas, ale już mamy przyjętą koncepcję, co zrobimy w 2015, by przestępczość gospodarczą ograniczyć i winnych sprawców ukarać i rozliczyć. Proszę Państwa, przestępstwa narkotykowe. No i tutaj jest taki ciekawy sposób interpretacji tego, bo według statystyk policyjnych czym wyżej, tym lepiej. Czyli znaczy, że nie coraz więcej tych przestępstw, coraz większe zagrożenie gdzieś występuje, tylko policjanci intensywniej pracują i tych sprawców przestępstw narkotykowych coraz więcej zatrzymują i rozliczają. Jak widzicie, po takim załamaniu w roku 2014, w roku 2015 następuje wzrost, znaczny również wzrost w zakresie wykrycia. 147 czynów zostało rozliczonych. Liczymy, że w roku 2016 ta statystyka będzie jeszcze bardziej pozytywna. Co jest warte zaznaczenia, co jest warte podkreślenia? Na terenie naszego powiatu, a więc również
na terenie gminy Miedźna. Nie mamy problemu narkotykowego typu potocznie dilerka, duże punkty handlowe, sklepy z dopalaczami. Jeśli gdzieś się coś pojawiło nowego i Państwo wiecie, światła w naszej komendzie nie gasną nigdy, zadzwońcie, przyjedźcie, powiedzcie. Przechodzimy do statystyki w zakresie komunikacji. Proszę Państwa, rozwój komunikacji, prędkość samochodów, remonty dróg powodują, że tych zdarzeń jest więcej. Nam udało się tą statystykę troszeczkę ograniczyć i ilość przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, czyli w tym momencie nietrzeźwych kierujących, ulega systematycznemu spadkowi. I co ciekawe, pomimo zwiększającej się liczby badań, jak Państwo sądzicie, ile w skali roku policjanci na terenie powiatu są w stanie zbadać kierujących na trzeźwość? Proszę jakieś propozycje. Tyle samochodów pod bokiem to będzie. Proszę Państwa, 40 tysięcy badań i zatrzymanych kierujących. No niestety, porażką jest to, że mamy pewną niebezpieczną dynamikę wzrostową w zakresie ilości osób, które zginęły na drogach. Rok 2008 zginęło 40 osób. W roku 2011 mieliśmy bardzo ładny wynik, 5 osób. I niestety od tego 2011 roku ta liczba systematycznie rośnie. No i widzimy, że rok 2015 zakończyliśmy 15 osobami, które zginęły. No, badamy również przyczyny. Co się okazuje? Że przy remontowanych przez samorząd drogach coraz szybciej jeżdżą szczególnie młodzi kierowcy, coraz lepszymi w ich ocenie samochodami, coraz krócej posiadając prawo jazdy i dochodzi do sytuacji, gdzie tak jak tragedia 17 stycznia, 3 młode osoby giną w wypadku, gdzie główną przyczyną tych wypadków jest, proszę Państwa, nadmierna prędkość, brawura i nieposzanowanie podstawowych elementarnych zasad bezpieczeństwa. Proszę Państwa, zestawienie krótkie zdarzeń w ruchu drogowym. Widzicie Państwo spadającą ilość wypadków w roku 2015. No niestety, tak jak powiedzieliśmy, te wypadki ze skutkiem śmiertelnym i ilość osób zabitych. Spójrzcie Państwo, że jedynie na przełomie 4 ostatnich lat zginęło 10 osób więcej. Zatrzymanie, jak wspomnieliśmy, pomimo większej liczby badań, mniejszej ilości kierujących nietrzeźwych i zwiększająca się ilość kolizji. Przy czym ta zwiększająca się ilość kolizji jest efektem tego, że coraz częściej firmy ubezpieczeniowe oczekują notatki od policji i nawet takie drobne jakieś parkingowe kolizje są na policję zgłaszane i bardzo dobrze, bo my na to czekamy. Proszę Państwa, no i teraz tutaj poszczególne gminy i podział, informacja na temat liczby osób zabitych w podziale na gminy. Jak Państwo zapewne pamiętają, jedna osoba zginęła na terenie gminy Miedźna. No, dla nas to tak czy inaczej porażka, mogą być tak ładnie jak w Krobiurze czy w Goczałkowicach, gdzie jest zero. Będzie więcej patroli ruchu drogowego, będą się temu bardziej i bardziej represyjnie przypatrywać i liczymy, że będzie tutaj jeszcze bezpieczniej. 10 osób, które są ofiarami wypadków, także znowu poza tymi dwoma gminami Goczałkowice i Krobiur, jak Państwo widzą, gmina Miedźna w kolejnym obszarze po raz kolejny uchodzi za najbezpieczniejszą gminę na terenie naszego powiatu. Idziemy dalej, w samej liczbie wypadków również Miedźna jest gminą bezpieczną. Proszę Państwa, ilość kolizji drogowych 67. To jest mniej więcej średnie, jak widać, w tych gminach, w których do wypadków doszło mniej. Akurat to się odbiło na ilości kolizji. No jak widać, daleko do Pszczyny można tu jeździć spokojnie. Proszę Państwa, interwencje ogółem, czyli wszystkie te sytuacje, do których policja bywa wzywana. A więc począwszy od wiszącego kabla, poprzez interwencję
domowe, poprzez interwencje inne i poprzez m.in. kota na słupie. Jak widać, w Miedźnej tych interwencji w roku 2015 było również mniej niż w roku 2014. Interwencje domowe, no co, no, trzeba było powiedzieć, że mieszkańcy Miedźnej coraz rzadziej wzywają policję, coraz mniej jest przypadków konieczności tej interwencji, bo tutaj spadek o prawie 100, czyli o 1/3 naprawdę przemawia za tym, że i w tym obszarze Miedźna jest gminą bezpieczną. Proszę Państwa, interwencje inne, a więc właśnie to jest rozbicie na te różne wiszące kable, leżące rzeczy, koła na drodze, jakieś tam inne sytuacje, które nie są tutaj wymienione wcześniej w tych interwencjach publicznych i domowych. No to jest tylko i wyłącznie dane statystyczne, mające bardzo małe przełożenie na sprawy bezpieczeństwa. Interwencje w miejscach publicznych. Jak Państwo widzą, tu również tych interwencji jest mniej. Przy czym zaznaczamy, są to interwencje zgłoszone. Te, z którymi Państwo do nas dzwonicie i te, na które reagujemy i te interwencje, jak inne podejmujemy. No i tu, proszę Państwa, trzeba by się było chwilkę zatrzymać, ponieważ pomimo mniejszej ilości tych interwencji domowych widzimy, że zwiększyła się w gminie Miedźna również, czyli w zaciszu domowych pieleszy, liczba niebieskich kart, a więc przypadków stosowania przemocy w stosunku do członka rodziny. I co ciekawe, to już skończyły się czasy, że tylko było to pan bije panią. Teraz również zdarza się, że pani bije pana. Nie będę pytał, kto zgłaszał, tu jest na sali. Ale proszę Państwa, również bardzo niebezpieczne. Dzieci biją rodziców. I to jest również bardzo niebezpieczne. Proszę Państwa, i tutaj wzrost o, jak Państwo widzą, 7 przypadków. Jest to duży wzrost. I tu dopatrywałbym się, że należy się gminie Miedźna przyjrzeć i patrzymy na to przez pewien aspekt, o który będę mówił za niedługo. I tu również rozbicie na poszczególne osiedla. Można sobie spojrzeć, gdzie tam kto jest, do której rubryki się zdążył przypisać w tym roku ktoś. I proszę Państwa, wykroczenia. Wykroczenia, czyli tak kolokwialnie tłumacząc, takie przenośni drobniejsze naruszenia prawa, takie drobniejsze przestępstwa. Widzimy, że prawie 80% popełniane są w ruchu drogowym na terenie powiatu w całości. I proszę Państwa, rzecz, która smuci bardzo. Proszę zobaczyć, że kolejnym poza bezpieczeństwem komunikacji jest niestety naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Państwa, jak wygląda taki statystyczny dzień w komendzie naszej, w której światła nie gasną nigdy? Średnio jest spełnione ponad 30 służb zewnętrznych. Przeprowadzamy około 17 różnego rodzaju interwencji. Zatrzymujemy średnio 2 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Ujawniamy 40 wykroczeń i co drugi dzień zatrzymujemy osobę poszukiwaną. Abyście Państwo po raz kolejny nie ulegli jakiejś takiej obiegowej, medialnej fantazji, rozbicie etatowe naszej komendy. Ze 187 policjantów, tych bezpośrednio kierowanych do służby, oprócz oczywiście pionu dochodzeniowego, oprócz kierownictwa zespołu do spraw wykroczeń, jedynie 2 etaty policjantów. Mamy takie, które można byłoby nazwać, że są mniej związane z policją, a jednak mundurowe. Jest to policjant zespołu do spraw ochrony informacji niejawnych i policjant zespołu do spraw łączności. Reszta z tych policjantów pełni służbę na drodze, pełni służbę w terenie. Także biurek mamy w komendzie wolnych masę, bo policjanci są w terenie. Żebyście Państwo nie mówili, że nie wiecie, gdzie do Waszej policji przyjść, nim ona przyjdzie do Was, podajemy numery telefonów, podajemy kontakt, podajemy miejsca punktu przyjęć dzielnicowych.
Wiem, że to bardzo duża pomoc dla społeczeństwa, że nie trzeba za każdym razem jechać do Pszczyny. Przy okazji przypominam, że te numery alarmowe 112 i 997 służą wyłącznie do informowania policji lub wzywania pomocy, a zdarzają nam się telefony typu czy jeszcze o tej godzinie na terenie miasta można jeszcze gdzieś kupić pizzę, czy wie pan jaki jest wynik meczu, albo czy patrol ruchu drogowego mógłby podjechać do mnie, do domu, bo ja chcę jechać autem, a chciałbym się dmuchnąć, bo nie wiem, czy mogę. I proszę państwa, krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, czyli ten element, o który chcemy państwa pomóc prosić. Tą część przedstawi pan naczelnik KOS, naczelnik Wydziału Prewencji, ale zanim do nastąpi, ja bym miał do państwa jeszcze taką prośbę. Bardzo proszę, by państwo w trakcie tej części, którą będzie omawiał pan naczelnik, na bazie tego, co już państwu przedstawiłem, zastanowili się, co w tej mapie zagrożeń chcecie umieścić. Co chcecie móc sobie sprawdzić? Co, o czym chcecie wiedzieć? Padają tu już takie, aby wyprzedzić. Komenda Główna Policji poprzez Komendę Wojewódzkie i Komendę Powiatowe i Miejskie ten projekt propaguje na poziomie powiatów, miast, gmin. My nawet niżej schodzimy do Sołec, osiedli, żeby przedstawić to założenie. Znaczy to rozpropagujemy tą mapę zagrożeń w społeczeństwie. Naszym zadaniem jest pozyskanie maksymalnie wielu informacji z różnych źródeł, szczególnie na tych, które są źródła, czyli informacje od społeczeństwa, bo ta mapa jest dedykowana dla społeczeństw, dla mieszkańców gmin, osiedli. Także poprzez tą mapę również aktywizujemy społeczność lokalną do działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku. I tak, mapa zagrożeń dla poziomu powiatu będzie obejmowała pewną formę graficzną, czyli tak jak tu było bardzo brutalnie, nic na tym temat nie usłyszałem, czy został wykryty jaki przestępca, czy na jakim to jest etapie, ponieważ bardzo ogólne mapy są też pożyteczne do analiz i tak dalej, natomiast u nas, kiedy był posterunek, te powiedzmy przestępstwa nie miały miejsca, a poczucie bezpieczeństwa bezpośrednio się wiąże z tym, jeżeli ktoś o 17 wychodzi, a o 20 już ma mieszkanie splądrowane, to już jest wysoki poziom zagrożenia. Proszę państwa, na bieżąco będę odpowiadał, bo tak jest najprościej, aby nie generować następnych pytań. Proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię ilości włamań, proszę bardzo, jest tutaj porównanie roku 2014 i roku 2015. Proszę sobie w poszczególnych tych obszarach, w poszczególnych częściach Woli porównać i no przykro mi, ja wiem, bo każde włamanie jest przykre, każde włamanie jest bolesne, ale jeżeli, proszę państwa, są to naprawdę ilości kilku tych włamań, nie możemy mówić o pladze, nie możemy mówić o patologii. Proszę zobaczyć, to są ilości porównywalne 5-3, 8-5, 9-5. Ja wiem, że jest to pewna magia cyfr, ale proszę zobaczyć, że na przykład na również kontakcie, na współpracy z państwem. Oczekujemy od was, abyście państwo, to wy, którzy tu jesteście na co dzień i znacie osoby, które tu przyjeżdżają, przechodzą, znacie pojazdy, którymi się poruszają, sygnalizowali nam te pewne niepokojące rzeczy, które zauważyliście, a ja obiecuję, że my wszystkie te niepokojące sytuacje będziemy analizować, wyciągać wnioski, docierać ewentualnie do sprawców tych niepokojących zachowań. Nikt również nie będzie ochroniony tylko i wyłącznie przez policję, bo nie ma lepszego policjanta jak dobry sąsiad. Ale jeżeli my widzimy, a nasi policjanci w patrolach i tych oznakowanych, umundurowani, ale również i bardzo często ci policjanci, których wy nie widzicie, i to jest dla nas takie krzywdzące, że dostajemy sygnał, bo na Woli, bo w Miedźlej nie widać policji. Proszę państwa, policję nie zawsze musi być widać. Natomiast ta policja zawsze u was jest. Społeczeństwa, reagując na wniosek
mieszkańca, mamy go storpedowany przez innego mieszkańca. Nie jest to przypadek jednostkowy. Nie każdy chce, żeby ta policja na terenie gminy była. Także z której strony się nie odwrócimy, to zawsze przód jest z przodu, tył jest z tyłu. Niemniej jednak staramy się znajdować takie miejsca i znajdować takie sposoby kontroli, by ta policja tu u Państwa była. I ostatni element, który jest bardzo ważny, również na terenie gminy Miedźna. Proszę Państwa, strasznie nam jako policjantom podobają się te wysokie płoty, tak pięknie obrośnięte tujami, to maleńkie oświetlenie takie wokół budynku, takie czym mniejsze, tym przyjemniejsze, takie ekonomiczne i oszczędne. To, proszę Państwa, aż kusi złodzieja. To kusi włamywacza. Sąsiad z posesji obok, który nie widzi, nie słyszy, co się dzieje u sąsiada, nie ze względu na jego wścibskość, na jego zawiść, nie, z normalnej, zwykłej, ludzkiej życzliwości. W większości miejsc, gdzie byli policjanci nasi na miejscu włamań, pierwsze, co się rzuca w oczy, te wspaniałe, wysokie płoty, tuje, całkowicie niezabezpieczone, choćby tylko oświetleniem, mieszkania z tyłu, budynki, domy z tyłu. To proszę Państwa kusi. Na pewno nie chcecie mieć policjanta w podwórku, który Wam będzie zaglądał przez to okno. Przemyślcie to po powrocie do Waszych domów, bo powiem szczerze, że z terenu Woli jeszcze nikt do nas nie przyjechał i nie powiedział: panie dzielnicowy, panie naczelniku, panie komendancie, buduję dom i chcę, żeby ten dom był bezpieczny. Powiedz Pan, co zrobić najprościej, żeby ten dom był bezpieczny? A my takiemu klientowi poradnik, informacje, co zrobić, żeby dom był bezpieczny. To, proszę Państwa, zbiera się do tego jednego worka, które nazywa się bezpieczeństwo. I jak tak teraz to wrócicie do domu i przemyślicie sprawę, to no nie do końca wszędzie jest tylko i wyłącznie ta wina policji. Co oczywiście nie znaczy, że my tego nie wykorzystamy. Kto z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Mam zimę, do pracy. Ja to prewencji policyjnej. Proszę. Sama policja nic nie zrobi, to nie wiem, jak chodziła krewna, ale nie złapie. Tutaj jest do Pana Wójta jakiś monitoring zrobić tutaj na terenie Woli. Bo bez tego to sobie policja nie połapie tego wszystkiego. Bo widząc, wystarczy tylko raz. Po drugim weekendzie są już skala wandalizmu. Budelki porozbijane, proszę porozbijane. To jest po prostu skala wandalizmu, która gmina ponosi koszty. No ale trudno, żeby w każdym koszcie na świecie, jak Pan powiedział, na każdym skrzyżowaniu postawić policjanta, idzie pilnował, spał, każdego wciuka. O, idzie Pan daleko i spał. Ten monitoring to jest też pomoc dla policji. Bo jeżeli się znajdzie taki monitoring, to czyta się, można znaleźć kamerę, żeby się tak mówi, to robi. Druga rzecz, sprawa bezpieczeństwa na drodze. Tu naprawdę to są wyrocy najdobrze. Tu naprawdę powinno się wziąć to przypilnować, albo wyrobić jakieś fotografie, albo wejść na pieśni, to jest cała walka do prawa. Kto jest za monitoringiem? Nie chcę wcale piłem za to. W sprawie monitoringu Pan Naczelnik ma taką ważną informację, przekażę. Szanowni Państwo, miałem kontakt z prezesem spółki mieszkaniowej, który do nas się zwrócił z taką prośbą o to, czy mogą instalować monitoring. Ja mu wskazałem, że leży pod gestii administratora osiedla, czy samorządu i tak dalej. I podjął takie kroki, żeby monitorować osiedle Wola 1. Jednakże z tego, co uzyskałem informację, mieszkańcy nie zgodzili się na monitoring. Także z naszej strony były tutaj otwarte jakaś inicjatywa. Myśmy wskazali, że to nie ma problemu żadnego ze strony policji, ale mieszkańcy wyrazili wolę, że nie żyją sobie, a jeśli ktoś podglądał, to chodziło o to, że nie policja by podglądała, tylko monitoring by był osiedlowy, administrowałby nim zarząd osiedla i wszystko by było w rękach mieszkańców. Ale ja nie mówię, to nie należało od rodziców. Proszę Państwa, to zawsze.
przeciw sklepu Jarmi. Tam zrobiliście, tylko 80 cm, to wy uczyliście, oznakowaliście, oczywiście lepszymi takowymi znakami. I po pierwsze, z tej strony 30 metrów nie widać w lewą stronę. Co jest dla chodnika? Na tym przejściu. Jeżeli jest to przejście, było 20 metrów posunięte do tyłu, a jest tam taka możliwość, żeby nawet wziąć tego rogu, posunąć, zrobić kawałek chodnika i przejście, wtedy jest widoczne dużo lepiej przejście. Na trzecie lustra widać wszystko, tak jest. Proszę Państwa. I tam jest bardzo, bardzo się uczy, naprawdę. A też, jak to mówię, jak mówię, jeden wstaje, a pięciu przejeździ, jeden stoi, a pięciu przejeździ. Proszę Państwa, realizację tego typu przejść bezpośrednio wykonuje zarządca drogi. My jedynie o tym nie wiemy. I powiem Państwu tak, że jakbyśmy przyszli, bo to nie jest jedyne przejście, które jest w jakiś tam sposób kościół niezgodny z ludźmi. Proszę Państwa, cała masa ludzi, ile osób będzie, każdy będzie miał inne zdanie na temat tego przejścia. Musimy przyjąć jakieś parametry. Musimy szukać pewnych tych średnich, które dają jak najlepszy rezultat rozwiązania danego problemu. Dzisiejsze spotkanie nasze jest uprotokołowane, więc przyjrzymy się temu jeszcze raz, zobaczymy. Jeżeli jeszcze będzie można coś poprawić, to oczywiście.